tak naprawdę te przyczyny powstawania przerostów, tak, czyli jakby tych zaburzeń właśnie na tym tle, możemy podzielić na takie trzy grupy. I tutaj taką pierwszą grupą są zaburzenia pracy układu odpornościowego. No właśnie ten układ odpornościowy, jeżeli nie pracuje prawidłowo, to pozwala tym mikrobom namnażać się do woli. Nie ma po prostu obrony, tak, bo on nie funkcjonuje, nie broni nas przed nadmiarem albo przed namnażaniem się ich w niewłaściwym miejscu. Mamy również zaburzenia właśnie motoryki układu pokarmowego, czyli właśnie głównie to, co mówiłam przed chwilą. W szczególności chodzi właśnie o tego sprzątacza. I jeżeli zaburzony jest właśnie ten sprzątacz, to resztki potrawienne generalnie no nie są wymiatane po prostu z tego naszego jelita cienkiego i wtedy stanowią pożywkę dla mikrobów, no i nie wymiatane są same mikroby, tak, które mogą się tam spokojnie mnożyć, bo nic ich tam nie przepycha dalej. A że tam jest dużo właśnie cząsteczek pokarmowych, no to czemu by nie, prawda? Mogą się po prostu namnażać, mają pokarm i jest super. No i wreszcie mamy restrykcje w obrębie jamy brzusznej. No i właśnie od tych restrykcji chciałabym zacząć. Restrykcja to inaczej coś, co uniemożliwia naszym organom ruch, który im jest przynależny. Czyli wyobraźcie sobie tak najprościej bicie serca. Jeżeli serce bije i ściśniemy to serce w jakiś tam mocny sposób z całej siły, no to ono ma problem, żeby odpowiednio się poruszać, prawda? To właśnie jakby to jest restrykcja, tak? Tylko akurat tutaj obrazowo naszymi dłońmi, wiadomo, że nikt tak nie robi. Natomiast w ramach funkcjonowania naszego organizmu tych restrykcji może powstawać, a powstawać. I to jest troszeczkę tak jak takie płótno obrazu. Możecie zrobić sobie doświadczenie, jeżeli macie pod ręką na przykład jakiś materiał, jakąś koszulkę, poszewkę, może być nawet taka chusteczka do okularów, taka, ja mam tu taką chusteczkę do okularów, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Słuchajcie, macie taką chusteczkę, ściskacie sobie tą chusteczkę po środku i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest poluzowane, mam nadzieję, że mnie widać. Tu jest poluzowane, tu jest naciągnięte, prawda? I jakby traci się ten taki naturalny kształt. To jest jak takie płótno właśnie na obrazie. Jeżeli wyobrazimy sobie taką ramę obrazu, na tym jest płótno, po środku zepniemy spinaczem, no to właśnie, tak? Tu gdzieś tam się odpruje coś, tu jest za mocno naciągnięte, tu się robi dołek i już nie jest takie super gładkie, prawda? I no właśnie, no dokładnie tak to działa. Restrykcja jest właśnie jak taki spinacz, jak takie uszczypnięcie, które powoduje właśnie nierównowagę w tych innych miejscach, tak? Także to się zaczyna wszystko w cudzysłowie marszczyć. I jeśli właśnie taka restrykcja, ten spinacz będzie obecny, no to powstaną właśnie napięcia, niemożność spełniania funkcji przez organy albo utrudnione spełnianie funkcji i w rezultacie powstawanie różnych stanów zapalnych. No i teraz pytanie, czym te restrykcje, czy też spinacze mogą być? Co jakby jest tym spinaczem? To są przede wszystkim blizny w obszarze jamy brzusznej. To mogą być blizny po cięciu cesarskim, to mogą być blizny po wypadkach, po laparoskopiach, po jakichś tam chodzeniu po drzewach za dzieciaka. Tego typu rzeczy jak najbardziej, tego typu blizny jak najbardziej mogą być problematyczne i szczególnie mogą być problematyczne blizny nierozpracowane i ze zrostami, a zrostów niestety doświadczy ogromna większość operowanych. Także jeżeli macie bliznę, to macie ogromną szansę, że macie także zrosty. Problemem, taką restrykcją, tak, może być również skrzywienie kręgosłupa. Stany zapalne też wewnątrz narządów, bo one produkują, takie narządy właśnie jak są w stanie zapalnym, produkują substancje, które mają za zadanie poinformować inne narządy dookoła, że coś jest na rzeczy. No poza tym też, no jeżeli mamy jakąś ranę, na przykład nadżerkę gdzieś na jakimś, nie wiem, na jelicie chociażby, czy na żołądku nawet, no to już sama rana w sobie ma znaczenie, a już na pewno blizna po tych ranach, tak? No bo wewnątrz też to bliznowacieje. Czy bliznowacieje? No, pojawia się blizna w każdym razie. Również problematyczne mogą być wady anatomiczne, tutaj chociażby taki zespół krótkiego jelita. Takie rzeczy są, często są to drobne jakieś wady, ale one już mogą powodować takie właśnie problemy. I teraz uwaga, drogie panie, to może być również endometrioza. Jeżeli cierpicie na endometriozę i macie problemy z układem pokarmowym, możecie sobie bardzo łatwo połączyć puzzle.
Bardzo często zdarza się, że endometrioza, która nacieka na jelita, jest bezpośrednią przyczyną właśnie powstania SIBO. Jeżeli nie nacieka na jelito, to ona będzie z racji na to, że tam po prostu nieprawidłowo funkcjonują te narządy rodne, ona będzie po prostu jakby promieniować w cudzysłowie tak, tymi substancjami różnymi na sąsiednie narządy. I to niestety również będzie się przekładało na nasze pogorszone samopoczucie. Takimi restrykcjami też mogą być uchyłki jelita grubego, czy też jakieś inne problemy właśnie z jelitem grubym, ale to może być też, uwaga, słuchajcie, krzywy zgryz. Bo wady zgryzu powodują zmieniony nacisk jednych kości na inne, tak w czaszce. I zmienia się minimalnie położenie głowy. My możemy tego nawet nie czuć, ale jeśli zmienia nam się położenie głowy, to obciążają nam się inaczej nasze części naszego kręgosłupa po prostu, tak? Te dalsze, te niższe części. I my możemy właśnie tego nie widzieć w ogóle, ale już to niewielkie zawahanie może się okazać tak naprawdę super kluczowe dla napięć w obrębie brzucha, w obrębie jamy brzusznej. No bo w końcu kręgosłup, tak, na całej długości sąsiada. Siaduje z tym brzuchem, jakby nie patrzeć, i wywiera na niego gigantyczny wpływ. Także no wszelkie skrzywienia i nawet właśnie ten krzywy zgryz, problemy kostne, to wszystko może niestety prowadzić do pogłębionych problemów. No zatem widzimy, że tutaj jeżeli coś jest nie tak z postawą, właśnie z budową, wówczas te narządy układu pokarmowego też mogą mieć ograniczone możliwości. I zwróćmy uwagę, jak bardzo też te nasze jelita były długie i poskręcane, to jelito cienkie, pamiętacie, prawda? Tam było tego dużo, dużo, ono było poskręcane, naprawdę jest bardzo długie. I jeżeli jakby mamy takie splątanie, no to siłą rzeczy bardzo łatwo zrobić zupełnie niechcący jakąś blokadę, jakąś nieckę, w której właśnie mikroby będą się nam radośnie namnażać i fundować właśnie te przykre objawy. I łatwo też przerwać taką gładką falę tego naszego sprzątacza w takiej sytuacji, który będzie się właśnie rozbijał o te wszystkie blizny czy spięcia, jak taka fala oceaniczna o głazby. Jak sobie wyobrazicie taką falę oceaniczną, tak, nie wiem, czy widzieliście właśnie, to nawet nad jeziorem można zauważyć, myślę, że każdy z Was był chociaż nad jeziorem. Jeżeli płynie taka fala i mamy jakiś głaz tak, gdzieś na środku, no to ta fala płynie, ona się rozbryzguje i ona dopływa do plaży, prawda? Ale to już jest inna fala. To ona już nie jest ta sama, ona jest rozciągnięta, rozdzielona na części. Także właśnie tak to działa. No i tutaj w kontekście przerostów temat samego układu odpornościowego, tutaj jakby jeszcze raz tutaj do tego wracam, jest no znacznie mniej zawiły, no bo krótko tutaj napomknę, no jeżeli ta obrona organizmu nie działa prawidłowo, to mikroby mają po prostu więcej możliwości namnażania się w różnych miejscach ciała, tak, nie tylko, no możemy mieć częstsze problemy wtedy nawet z infekcjami, tak, jakimiś takimi, z jakimś kaszlem i tym podobnymi rzeczami, bo to wszystko jest ze sobą połączone. I no, takie problemy układu odpornościowego mogą być powodowane czy właśnie niedoborami odporności, ale też właśnie jakąś przewlekłą, toczącą się gdzieś w organizmie infekcją. No i układ odpornościowy też nie będzie działał odpowiednio u osób, które są niedożywione po chemioterapiach, radioterapiach, no i też u osób, które przyjmują niestety leki immunosupresyjne. I to właśnie te osoby, czyli te właśnie z osłabionym tym układem odpornościowym, narażone są właśnie na przerosty, bo ten niesprawny układ odpornościowy nie ma tych zasobów, żeby właśnie te namnażające się mikroby ubijać, że tak powiem, na wejściu, tak? Także jeszcze raz tutaj ten układ odpornościowy. No i